Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Gry Generacji. Kontynuujemy grę, to jest drugi odcinek, gdy gramy w Growing Up, grę o dorastaniu. I słuchajcie, od razu powiem, dopóki gra się wczytuje, że nastąpiła pewna zmiana. Jak się dobrze przyjrzycie, to nasz Grzegorz lat 8 ma troszkę inną fryzurę. No i parę drobnych też jest innych różnic, a to wynika z tego, że zmarnowałem 3 lata życia. Dlatego, że nie nagrałem ich. Po prostu włączyłem grę, żeby nagrać i tak sobie grałem przez 3 lata życia Grzegorza i potem się zorientowałem, że nie nagrałem niestety postępów. A gra ta ma taką specyfikę, że ma tylko jeden zapis. Nie można sobie wrócić. Ma pewien sens, bo po prostu jeżeli dokonujemy jakichś wyborów życiowych, to nie ma save'a, którego możemy sobie wczytać. Cały czas idzie do przodu. No i miałem dwie możliwości. Albo kontynuować, właściwie to trzy, kontynuować 3 lata później, to jest bez sensu, bo nie widzicie, co się działo. Albo zacząć całkowicie od nowa. No toż też niezbyt mi się chciało te 8 lat jakby jeszcze raz przechodzić zupełnie nową postacią i w końcu takie rozwiązanie znalazłem kompromisowe. Stworzyłem Grzegorza od nowa, szybciutko przegrałem 8 lat jego życia, podejmując jak się dało te same wybory. Ale no pewne różnice są wynikające z losowości gry, więc ten Grzegorz jest tak podobny jak mógł być do swojego poprzedniego wcielenia, ale odrobinkę się różni. Na przykład na mapie miasta Nie widzimy już teraz kina, za to się pojawiły inne miejsce, Park Ducha Wody. No i będziemy kontynuować. W związku z tym oczekiwania też są troszeczkę inne, bo w tej chwili oczekiwania są takie, że mam zachować sprawność, czyli osiągnąć 100 punktów sprawności, zdobyć oraz podobnie, jeżeli chodzi o wyobraźnię, czyli chcę podnosić sprawność. Tu tylko została jedna tura i 3 tury do podniesienia wyobraźni. Forty z klocków podnoszą wyobraźnię, więc jak najbardziej spróbujemy to wykorzystać. Oglądanie kreskówek mam już rozwinięte mistrzowsko i to akurat podnosi pamięć. Natomiast zajrzyjmy sobie, co się dzieje w tym Parku Ducha Wody. To jest park. W parku można na przykład słuchać muzyki, ale to kosztuje 15 punktów czynności, mnie zostało już tylko 10. No i fajnie, też jest oglądanie chmur, to jest rozrywka, też zwiększa wyobraźnię. O, nawet oglądanie chmur może być ryzykowne. Ale nauczyłem się tej nowej umiejętności. Tutaj mam 2 tury do egzaminu, 84 punkty na 100, nie najgorzej. Dobrze, to teraz sobie... Aha, i możemy sobie w tym parku się nauczyć takiej umiejętności jak burza mózgów. Czemu nie? Warto się uczyć każdej umiejętności, ponieważ no to zwiększa przygotowanie, gotowość do egzaminu. Dobrze. Nauka czytania ciągle jest gdzieś przede mną, więc przejdę do grafiku. I co my tutaj mamy? Moje zadowolenie jest w porządku, dlatego mam 6 tych pól, które mogę wykorzystać. Rodziców też jest neutralność, ok, w porządku, więc mogę ewentualnie jakieś tam rozrywki sobie wybrać, te, które zwiększają wyobraźnię. Czyli na przykład Forty z Klocków 3 razy sobie wybiorę. 1, 2, 3. I zobaczmy, jakieś umiejętności. O właśnie, burza mózgów i... No jeszcze sprawność powinienem rozwijać. Burza mózgów 2 razy sobie rozwiniemy, bo to też zwiększa wyobraźnię. Chyba z tą sprawnością to już tak nic nie zdziałam tak naprawdę. Zobaczmy, huśtanie się. No dobrze, jeszcze raz weźmiemy huśtanie się i jedziemy. Forty z koców. Chyba często mówię forty z klocków. Oczywiście chodzi forty z koców. Także wybaczcie, no jest mistrzostwo, forty z koców, burza mózgów. No burza niewątpliwie, a tak naprawdę chodziło o to. Dobrze, huśtanie się, bęc. Okej, jesteśmy w szkole podstawowej, mamy nowe umiejętności dostępne, opowiadań historii i podstawy geometrii.
I udało mi się spełnić oczekiwanie rodziców pod tytułem właśnie ten związane z wyobraźnią. Natomiast nie udało mi się, jeśli chodzi o sprawność. Tak czy inaczej, punkty dumy wzrosły bardzo wysoko. Podstawy geometrii, czyli więc to jest kąt prosty, a gdzie jest kąt trudny, weźmiemy pewnie zwarta rzecz, żeby się nauczyć tego. I teraz zobaczmy szybko, co możemy w tej szkole robić. Tutaj mieliśmy bibliotekę, teraz jej nie mamy. Mamy wejście do szkoły, gdzie są znane już nam czynności, huśtanie się i gra w klasy, oraz siłownie. To jest siłownia, na którym możemy się nauczyć rzucania sobie piłki, no i właśnie, i jeszcze skakanki. Ja się nauczę tej skakanki, żeby cały czas zyskiwać nową umiejętność. Okej, do egzaminu zawsze warto, egzamin jest za chwilę zresztą. Dobrze byłoby wykorzystać te punkty czynności, ale to jeszcze w domu jakoś powykorzystujemy. Na razie idziemy do mapy mózgu. Okej. Zobaczymy, czy uda mi się dojść. O, będzie nowa mapka. Do tego dużego puzzla. Udało się. I jeszcze ten byłby świetny. Też się udało. Dobrze. No okej, pamięć jest ważna. Bardzo ładnie. Nauka czytania 405 punktów wiedzy. Dużo, bardzo. Dużo mi brakuje. No ale może się uda coś z tym zrobić. O, złote punkty wiedzy, to jest fajnie. Co tu jeszcze? Tutaj. A, już skończyły mi się punkty mózgu, więc przechodzę do drugiej mapki. Następna mapa. I tutaj 40. No to jest zawsze cenne, bo to zwiększa limit czynności. Może się uda dotrzeć. Udało się. I ostatnie 5 punktów. Kliknę sobie tutaj. Dobra. Wykorzystałem to. Idę do domu. A w domu jest nowe oczekiwanie rodziców. Podnieść wartość pamięć. 3 tury, żeby nauczyć się czynności związanej z pamięcią. Akurat się dobrze składa, bo rzeczywiście tą pamięć, czyli te żółte puzzle, chcę rozwijać. I oglądanie kreskówek to rozwija. Natomiast na mieście... Okej. Mamy burzę mózgów. I słuchanie muzyki. Ja wezmę te rzeczy po to, żeby... ten wykrzyknik jakby zlikwidować. Jest to uznane za nauczoną się umiejętność. Słuchanie muzyki. Dobra. Odblokowana nowa rozrywka. Dobrze, żadna z tych rzeczy mnie nie uczy tego, co potrzebuję, czyli pamięci, więc wrócę do domu i no, będę się uczyć kreskówek, bo one rozwijają pamięć. Dobra, i zostało mi 5 punktów, to już nie wykorzystam, więc przechodzę do grafiku. I tutaj podobnie, tylko uważając na, żeby rodziców nie zdenerwować, może tak, gry planszowe, tak ze 2 razy mógłbym się nauczyć, nie denerwując rodziców. A resztę to może jakieś umiejętności uczą pamięci, których jeszcze nie mam. Tu są wszystkie rozwinięte. No chyba nie, ale dobrze, mamy 4 działania do wykonania, 4, to weźmiemy akurat działania, a propos, tabliczkę mnożenia. To powinno poprawić nastawienie rodziców. No i gry planszowe. Udało się. I tutaj jakieś straszne, trudne działania. 2×5, szaleństwo, kto by takie rzeczy umiał. Dobrze, nowa umiejętność dostępna, ułamki zwykłe i dziesiętne. Wspaniale. Pamięć tak sobie, ćwierć drogi pokonaliśmy. Na siłowni nic specjalnego. Hmm.
Dobra, na siłowni chyba nic się nie nauczymy, to też raczej nie poprawi mi tutaj pamięci. Więc ja po prostu przejdę do mapy mózgu od razu. O, tu fajnie. Dobrze. Może się tę naukę czytania jakoś by udało jeszcze. Będzie nowa mapka, to jest świetne, świetna rzecz. Dobra. Nauki czytania niekoniecznie się uda opanować. Jeszcze przejdę na drugą mapkę, ale ułamki dziesiętne jakby co, to już tak. O, tutaj jest. Świetne, mi się wylosowały tutaj elementy. No, to już nawet naukę czytania mam. Biorę naukę czytania, otwiera się przede mną nowy świat. Świetnie. I pamięć jest spełniona. Oczekiwanie rodziców. Wzrosła duma do niepotycznych 675 punktów. Po prostu szaleństwo. A to nie koniec. Tu sobie jeszcze klikam. Może nawet to mi się uda. A jak? Stop. Jeszcze jedna mapka będzie. Po prostu fenomenalnie. To nawet może tutaj na górze empat, czy urok to akurat był. Świetnie. Tutaj mamy jeszcze żółty. A, za mało punktów mózgu. To już jest koniec na tej mapce, ale jest jeszcze trzecia. Teoretycznie to w nieskończoność może trwać. Nie wiem, czy jest zaimplementowane w grze jakieś ograniczenie, ile tych mapek może się wylosować. Jedna po drugiej. Nigdy więcej niż 3 po kolei się nie udało i tym razem też się nie uda. Jest 3. No i co? Na razie idziemy do domu. Jedna z rodziców wchodzi do twojego pokoju bez pukania. Bardzo nieładnie. Mama mówi, wie, że w życiu liczy się coś więcej niż zajęcia szkolne. No dobrze, zapytam, o co chodzi. Czego chcesz? Bardzo ładnie zapytałem. Musisz zacząć się skupiać na rzeczach innych niż szkoła. Jak gry wideo? Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne. Musisz się na jakieś zapisać. Wiesz, jak dobrze wyglądają w podaniach na studia? No, pomyślę o tym. Dobrze, zastanowię się nad tym. Obiecaj. Dobra, obiecuję. No, bez wykrętów. Powoli zamyka drzwi, wpatrując się w ciebie. No i mamy oczekiwanie. Nauczyć się musimy opowiadania historii, czyli tej umiejętności, do której mamy za mało punktów wyobraźni. A w ogóle egzamin tu już się zbliża. I skoro się zbliża egzamin, to ja już na wycieczkę żadną się nie mogę udać, ale mogę poprosić o bilet do salonu automatów. O, pojawiło się Starcade 80. Pójdziemy do salonu. Starcade 80. Stary facet, hej ty, wyglądasz na kogoś, kto się zna na tych rzeczach. Mężczyzna mówi do ciebie bez dwóch zdań. Opiera się o automat do gry. Chyba właśnie przegrał i nawet nie trafił na listę najlepszych wyników. Dlaczego tak myślisz? Może się mylę, ale chodzisz po salonie w środku dnia. Nie mogę przejść smoka na końcu pierwszego poziomu. Kiedyś byłem całkiem niezły, ale za moich czasów gry wideo to były pomarańczowe kwadraty szukające klucza w labiryncie. Pamiętam jak żywo. To jak, pomożesz mi? Dam mu kilka porad. Dobra, smoka możesz zranić tylko wtedy, kiedy ma otwartą paszczę. No, aha, ale wtedy przecież atakuje. A ja mu odpowiadam, nikt nie mówił, że zabijanie smoków jest łatwe. Oszczędza eliksiry do tego czasu, by potem mieć więcej możliwości. Stary facet, zwykle to ich potrzebuję, żeby w ogóle tu dojść. To musisz się nauczyć grać lepiej. Git good. Na to wychodzi. Trochę treningu i mężczyzna przechodzi poziom. Nareszcie, ha, teraz mogę zginąć na kolejnym poziomie. Ale to i tak mój rekord. Interesują cię gry wideo albo komputery? Powiedz, że tak, no pewnie. No, komputery i takie rzeczy potrafią być całkiem fajne. Stary facet mówi, uczę IT, informatyki w lokalnej szkole policjalnej. Powinieneś się tym zainteresować. Komputery to nasza przyszłość. Komputery to rozrywka, komunikacja i praktycznie wszystkie inne rzeczy. Chcesz podbić świat? Jak najszybciej zacznij się interesować komputerami. Neil klepie automat, a następnie odchodzi. No dobrze, jesteśmy w salonie gier i rozejrzyjmy się. Tu mamy automat z grą
Croaker, tak jak Frogger, z żabką jakąś. Never give up, nigdy się nie podawa, jakiś plakat. Co tu jeszcze mamy? Co w rodzaju Centipede? A tu mamy ciekawy automat z pistoletem, nie wiecie czemu. Osei, czyli Insult Simulator od Vile Monarch. Świetny symulator z niewag, przerzucanie się z niewagami. Brzmi fantastycznie. Kung Fu Kiku, jeszcze mamy tutaj jakiś automat. No, ciekawie jest. I co, czego tutaj możemy się nauczyć tuż przed egzaminem? Gry planszowe. No dobrze, gry planszowe, które i tak znamy poniekąd, ale właśnie zdobyliśmy mistrzostwo. Czyli w salonie gier można grać w gry planszowe, mimo że salon jest komputerowy. Czemu nie? I obsługi komputera. A, rusza myszą, a kursor za nią podąża. Uczymy się tego. Kliknąłem drzewko tutaj. Ok, i fajnie. Ja miałem się uczyć opowiadania historii, ale to chyba później, bo obsługi komputera będę się uczyć. Aż poszedł dym. To jeszcze raz. No, teraz jest mistrzostwo. Obsługa komputera w małym paluszku. Dobrze. No, ułamków dziesiętnych się jeszcze nauczę, to jest ważna umiejętność. Zresztą przed egzaminem warto się nauczyć wszystkiego, co się tylko da. Dobrze, zobaczmy, co w parku wyobraźni. Ewentualnie uczę oglądanie chmur lub burza mózgu. Burza mózgu bardziej i co więcej, zadowolenie rodziców, ale oglądania chmur fajnie byłoby się nauczyć mistrzostko. Jeszcze tak, zobaczę, wrócę do domu, ponieważ mam tych punktów dumy, czy coś jeszcze uda się kupić. Bilety do galerii nie, wycieczki są zablokowane przed egzaminem, ubranie to nie jest ważne i tego... Aby odblokować tę opcję, podnieść zadowolenie rodziców do poziomu dumni. A przecież mam 300. Plus 5 do limitów mózgu. Aha, bo zadowolenie rodziców... Jedna rzecz to jest mieć te punkty dumy, a druga rzecz to to, że zadowolenie rodziców musi być powyżej tej kreski. Nie wystarczy, że jest neutralnie. No to trochę nam, jako 9-latkowi, brakuje do tego. Czyli o tym możemy zapomnieć. No dobrze, wydajmy... wszystko na forty z koców. Albo zobaczmy, co nam to daje. Daje tam plus 5 do wyobraźni, a to daje oglądanie chmur plus 3. No nie wiem, to może jednak tą burzę mózgu wykorzystam, bo poprawię zadowolenie rodziców. Jak widać, trzeba trochę zbierać na to zadowolenie rodziców. Dobrze, zostało mi 5 punktów. To już chyba nic więcej nie zrobię i przechodzę do egzaminu. Aha, i tutaj mamy taką rzecz. Zbierz jednym dotknięciem 6 atrybutów, aby zdobyć wzmocnienie potoku. Potok zbiera wszystkie kolumny, wszystkie atrybuty w rzędzie lub w kolumnie. Czyli jak klikniemy jakieś pole, które ma 6 tych samych atrybutów, to właśnie zdobędziemy tak zwany potok. Na razie nie widzę tutaj żadnego pola, które by miało 6, ale jak kliknę sobie to, w ogóle mam 26 ruchów. Tyle. To wynika z tego, ile umiejętności zdążyłem się nauczyć. Dobrze, wziąłem zielone, to tak mi dało nie za dużo, tylko 3 punkty sprawności, ale za to zdobyłem masę tutaj czerwonych, taki cały blok czerwonych. O właśnie, i wzięcie tego spowodowało, że mam ten pierwszy potok, który spowoduje, jakbym to kliknął, że wziąłbym wszystko, co jest w tym rzędzie, ale jeszcze lepiej kliknąć tu na to zielone. Może jeszcze coś lepszego. O, i mam kolejny potok. Teraz nie wiem nawet, co by się stało, gdybym dwa wziął takie. Nie wiem, ale spróbuję jeszcze z tym poczekać i kliknąć na te żółte. Jest dużo ich tutaj. Ok, już mam pierwsze tutaj stworzenia mitologiczne, ale to też jeszcze z tym poczekam. Jakieś
gdzieś widzimy, żeby było dużo rzeczy do wzięcia. Niespecjalnie, niespecjalnie. Dobrze, użyję tego potoku. Wziąłem cały ten rządek. Czy coś to dramatycznie zmieniło? Niespecjalnie. No teraz tu już trzeba się niestety czy niestety zastanawiać. Tu jest 6. Ok. I mogę wziąć tu w pionie. Kolumna. Fajnie. Dobrze. Teraz znowu mamy dużo niebieskich. O, i dzięki temu mogę wziąć czasowniki, a potem od razu łańcuch pokarmowy. Biorę to, co ma najwięcej punktów. I stworzenia mitologiczne. Dobrze. Na razie się tutaj aż 3 takie mam, te tak zwane potoki. No dobrze, wezmę. Niestety jakby zmarnowałem te wszystkie 3, bo wszystkie były w jednym rzędzie i zostało zebrane wszystkie. Trudno. Szybkie czytanie. Ok, teraz muszę sobie pouzupełnić, bo się wyprzykałem już z tych wartości. No tutaj widzę, że zielonych jest dużo. Ok. Mhm. Przydałoby mi się żółtych troszkę więcej wziąć, a niekoniecznie w tym, w tej sekundzie. Czego tutaj jest dużo? Weźmiemy ten potok. O, wartości średnie. Cały czas ocena jest F, taka najgorsza. Ledwo do tej trui próbuję dojechać. No to słabo mi to idzie. Trzeba się wziąć. No trudno wyczuć coś, co nie byłoby takim zupełnym zmarnowaniem kliknięcia. No ale trudno, coś trzeba zrobić. Tak jak powiedziałem, fajnie byłoby żółte, tak masowo. Ten poprzedni kliknięcie nie za wiele mi dało, bo tylko jeden czy tam dwa zielone, ale za to więcej tych żółtych zdobyłem. Dzięki temu zwierzęta wodne i już mam ocenę D, ale tylko 13 mi zostało ruchów. Teraz poluję na niebieskie i czerwone. Użyję tego pionowego zbieracza. Ok. Niebieskich jest tutaj 6. I czerwonych na razie nigdzie nie widzę. No ale zobaczmy. Tutaj. Pionowo. O, i udało się. Teraz efekt cieplarniany. Przydałoby się ciągle czerwonych zebrać. Jak na złość nie chcą się zebrać w takie, znaczy skupić w takim miejscu, gdzie byłoby ich w miarę dużo. No dobrze, wezmę te 3 tutaj. Dzięki temu szybkie czytanie wybiorę sobie. Nadal by się przydały czerwonych. Czerwonych jak na złość jest mało. I w ogóle jak na złość wszystkie tak jakoś nie chcą się ustawić w tej chwili ładnie, żeby ich było dużo do wzięcia w jednym kolorze. Nie fajnie. Troszkę niebieskich wziąłem. Teraz tutaj zielone. 7 ruchów, bardzo mało. Zbierzemy ten rządek. Może ja nie będę chomikował jednak specjalnie, bo ta taktyka tak średnio się sprawdza, tylko po prostu wezmę to, co teraz mogę wziąć, czyli na przykład skalowanie mapy. Ok. I do czego mam tutaj punkty ciała? Brakuje mi tylko jednego niebieskiego w sumie. No to klikniemy tu. Dobrze. Co jest blisko do osiągnięcia? Czerwonych tu trzeba sporo, bo aż 5. To może niekoniecznie. Wszystkie potrzebują w tej chwili czerwonych. Najmniej potrzebuję czytanie, bo 2 i żółtych, których też za dużo nie mam, ale żółte są tutaj. Ok, tu jak widać zostało mi jeszcze 2 czerwone do zdobycia. Ok, oj, mam, świetnie, czytanie 16 punktów. Skoczyła ocena nieźle. Prawie do oceny B, powiedzmy do 4, ale tylko 3
punkty ruchu, więc teraz to już naprawdę ostatnie kliknięcie i no nie bardzo jest co znaczącego zrobić. Tak średni jestem w te klocki. Dobrze, klikniemy to tutaj. Mamy niebieski, dwa. Ten, jakby się ten portret psychologiczny dało zdobyć, ale brakuje nam zielonych, czerwonych, żółtych. Za dużo. Tylko dwa kliknięcia, więc no nie wiem, czy ponieważ wszędzie co najmniej kilku rzeczy brakuje, to marne szanse. Sześciu aż brakuje żółtych, nie ma na to większych szans. To jeszcze bym wziął, a to już chyba niewiele zmieni tak naprawdę. No to kiepsko. Zielonych mogę dużo wziąć, ale zielone też niczego chyba praktycznie nie zmienią. Bo to będzie ostatni ruch, a zielonych to już nawet jakbym tutaj uzupełnił, to brakuje mi pozostałych. Także no, nie ma znaczenia co kliknę. A, widzicie, jednak to było najlepsze kliknięcie, bo jeszcze rzutem na taśmę udało mi się zdobyć ocenę B. Czyli taka solidna czwórka. Ok, to był mój egzamin i jestem teraz w gimnazjum. I tutaj mamy nowe umiejętności, podstawy gramatyki, programowanie z informatyki, z algebra i przedmiotów ścisłych, zasady dynamiki. Następne jest nowe miejsce, szachownica, kafe oraz galeria Sosna. No nieźle, jestem tutaj w tej szkole. Rodzice oczekują, że się nauczę w ciągu dwóch tur opowiadania historii, a do tego trzeba mieć solidną wyobraźnię. W tej szkole nowej na razie nigdzie nie mogę się udać. No to po prostu przejdę do mapy mózgu i postaram się rozwijać wyobraźnię. A jeszcze zanim to przejdę, to zwróćcie uwagę, co tutaj widać w tej szkole. Są dyskietki, tak? To jest taka prawdziwa, miękka dyskietka. 5-calowa. Takie spore dyskietki. No i tutaj jest Game Boy. Coś wygląda. Stare monitory. Kineskopowe. Jest to stylizacja na lata 90. Co prawda w Stanach. Dlatego pewnie taki wulkan tutaj jest dość charakterystyczny na zajęcia. Okej. Mapa mózgu. Aha, i jak dotkniemy heksa tęczowego, to zwiększamy naraz wszystkie atrybuty i ich premie. No, tutaj jest ta tęczka. Zobaczymy, czy się uda do niej dotrzeć. Startujemy stąd. O, tutaj był podgląd, to oczko, więc bardzo. Teraz jak to kliknę wszystko, to na górze wzrośnie, zobaczcie. No, szaleństwo. Bardzo fajnie. Okej, teraz byłoby fajnie dotrzeć do... Duże szanse są na to. Do nowej mapki. Jakby co, będzie nowa mapka. Wyobraźnia. Tutaj potężna premia do wyobraźni poszła. Idziemy teraz... A, na za mało punktów wiedzy. Tu już nic nie zdziałamy. Ale tutaj, teraz już tak, jak sobie doładowałem punktów mózgu, to się udało. Tutaj wyprztykane są, więc przechodzimy na nową mapkę i z miejsca bierzemy znowu premię do wiedzy. Zgarniam programowanie. To gdzieś tam brakuje średnika. Mamy konsolę Pancom. Domyślcie się sami, skąd się to wzięło. Znowu widzisz nauczyciela informatyki w średnim wieku przy automacie do gier. Hej, dzięki za wczoraj. Nie przedstawiłem się, prawda? Jestem Neil Snyder. Jeśli będziesz mieć jakiekolwiek pytanie dotyczące informatyki, programowania, czegoś takiego, służę. Czytałem trochę o kodowaniu, ale zapytam, co oznacza null. Czasami wyskakuje mi null. Co to w ogóle oznacza? I on tłumaczy. Właściwie to może być kilka rzeczy. Głównie chodzi o to, że element, o którym rozmawiasz, nie znajduje się w obecnym zbiorze. Czyli jeśli coś może być wyłączone albo włączone i jest określone jako null, to nie jest ani wyłączone, ani włączone. Jednak ustawienie wartości wyłączonej jako domyślnej spowoduje, że program się nie zawiesi i nie będzie miał problemu ze zrozumieniem, o co nam chodzi. Rozumiesz? Jako tako.
Nie martw się, to nie takie trudne. W końcu to zrozumiesz. Masz jeszcze dużo czasu. To my, stare wygi, boimy się młodych. Za kilka lat będziecie ode mnie lepsi w te klocki. W jego uśmiechu widać nagły smutek. Po tych słowach Neil odchodzi. I w tym miejscu znajduje się sklep, w którym można wydać pieniądze na wiele ciekawych przedmiotów. Do sklepu można wejść, dotykając podświetlanej czynności. Pieniądze. Poznałem nową umiejętność. Tu są moje pieniądze. 105. Kieszonkowe plus 5 otrzymuję. Ja jestem teraz, zostałem przeniesiony do mapy. Aha, cały czas jestem na Magnusku, oczywiście. Kontynuuję. 15 punktów. No to tego nie wezmę. A nie, udało mi się. No to wszystko. Ok, teraz idę do domu. No właśnie, o co chodzi z tymi pieniędzmi? Ponieważ chodzisz już do gimnazjum, twoi rodzice będą dawać coraz więcej swobody. Od tej pory będziesz co tury otrzymać kieszonkowe, niewielką sumę pieniędzy. Jeśli zadowolenie twoich rodziców jest wysokie, będziesz dostawać większe kieszonkowe. Jak jest niskie, to w ogóle nie dostaniesz kieszonkowego. Pieniądze możesz wydawać w sklepach na rozmaite przedmioty, takie jak jedzenie podnoszące poziom zdrowia psychicznego, które kupisz w knajpce, ubranie, które znajdziesz w centrum handlowym i nie tylko. No i mamy także nowo, możesz również zarabiać pieniądze, wykonując umiejętności pracy. Umiejętności pracy można znaleźć w wielu różnych miejscach, więc rozglądaj się. Dotnij czynności pracy, aby nauczyć się nowej umiejętności pracy, koszenie trawników. I to nam pozwoliło zarobić troszeczkę pieniędzy. Nawet jeśli nie za bardzo nam wyszło to koszenie, tutaj właśnie wykrzyknik, czyli pojawiły się nowe, wspaniałe przedmioty. Wycieczki także są nieco inne. Zasada jest taka sama, one nam dają dużą premię do zadowolenia i do dwóch różnych atrybutów. I prośba specjalna, tak jak mówiłem, wcześniej trzeba znacznie podnieść zadowolenie rodziców, żeby z tego skorzystać. Dobrze, to co? My musimy oczekiwania... A, teraz musimy opowiadanie historii się nauczyć, czyli ciągle pchamy, co się da w wyobraźnię. Ale zobaczmy mapę miasta. Tu się pojawiło sporo nowych rzeczy. Zajrzyjmy najpierw do naszego salonu. Tu też się pojawiło nowa rzecz, czytanie komiksów, które właśnie dokładnie wyobraźnię zwiększa. Świetnie. Niestety to czytanie komiksów mocno się nie podoba rodzicom. Minus 5 jest zawsze stracone. Zobaczmy, co mamy w sklepie dla geeków. Mamy złoty żeton do automatów. Plus 5 do limitu mózgu. Pocieranie go pomaga w koncentracji. To ja wezmę ten żeton, kupię za $55, połowę naszego obecnego sumy, którą mamy kieszonkową. Mamy także figurę statku kosmicznego i inne takie zabawki, które generalnie zwiększają inteligencję. No dobrze. Programowanie. Spróbujmy jednak uczyć się, czy uczyć. Raczej nie tyle uczyć, co zwiększać wyobraźnię. Zostało nam 10 punktów czynności. Zobaczmy, co jeszcze tu mamy ciekawego. Galeria Sosna. Widzisz dobrze ubraną kobietę dającą autograf podekscytowanej dziewczynie, która bez przerwy popiskuje. Dziękuję, Elliot. To nic takiego, mówi Elliot. Kobieta jest miła i uśmiechnięta, ale gdy tylko fanka odchodzi, uśmiech znika. Kobieta zauważa, że się jej przyglądasz i patrzy ci prosto w oczy. Cóż, nie można ignorować własnych wielbicieli. Zgadzam się. To ma sens. To chyba klucz do twojej popularności, prawda? To, że się do niej odzywasz, bawi ją bardziej niż sama odpowiedź. Nie masz pojęcia, kim jestem, prawda? Twoje zdezorientowane wzruszenie ramionami wystarcza za odpowiedź. Cudownie. I nic nie szkodzi, bo jestem co najwyżej drugorzędną celebrytką. Nazywam się Elliot Clark. Kiedyś byłam modelką, ale dziś głównie projektuję. Jeśli interesujesz się modą, przydałoby mi się rada kogoś mniej doświadczonego. Nie czekając na zgodę, daję ci torbę bardzo drogich ubrań. Oczywiście nic na ciebie nie pasuje. To ubrania dla dorosłych. Proszę, weź je, przejrzyj je albo spal. Możesz też wyrzucić je do śmieci. Zrób, co chcesz. Gdy znów się spotkamy, powiedz mi szczerze, co o nich myślisz. Z reguły wieczorami przechadzam się po centrum handlowym, więc mnie tutaj spotkasz. Dziwna kobieta odchodzi. Najdziwniejsze jest chyba jednak to, że nawet się nie odwraca, żeby na ciebie spojrzeć. I mnie zostawiła z torbą bogatych ubrań. Dla dorosłych zresztą. No cóż. Znowu tutaj widzimy Osae.
Okej, okay. I możemy się tutaj nauczyć umiejętności modowej, zapisywanie pomysłów. Okej. Okay. Też mamy pracę, zakupy spożywcze. Można się wykonywać dla kogoś zakupy. To nam daje pieniądze, bo dla kogoś innego kupujemy, dla państwa Smith. Lub wydawać pieniądze jako po prostu w ramach rozrywki na zakupy. Ale nie mogę tego zrobić, mam za mało punktu czynności. Zajrzę do sklepu. W sklepie mogę sobie zmienić fryz za całe 25 dolarów. To jest chyba ten mój... No zobaczymy, co by tutaj zrobić. Dredy, falowane włosy. Aha, falowane włosy z tym drugi. No, ja mam całkiem fajne te włosy w sumie. Nie wiem. Wezmę, o ten wezmę, mogę też sobie przefarbować włosy, ja mam takie ciemniejsze, ciemnobrązowe, więc wezmę takie, kupię to. To nic nie daje, tylko poza tym, że nam się zmienia wygląd naszych postaci i można jeszcze sobie kupić ubranko, też w różnych tam wersjach kolorystycznych. Mamy koszulka i sweter, luźna koszula, kurtka, rozpięta kurtka. Koszula, kamizelka z krawatem, elegancko, koszulka polo, koszulka fanowska. A jakie ona ma wersje? Wszystkie mamy też z takim kotem, powiedzmy. O, może wezmę to. Jeszcze jest sklep wielobranżowy, gdzie już za bardzo mnie nie stać. To są te analogiczne rzeczy, które mogę kupić, poprosić rodziców o kupienie, ale ponieważ teraz sam zarabiam, sam mam pieniądze, to jeżeli tylko zgromadzę odpowiednie kwotę, to mogę sobie sam kupić w sklepie. Oczywiście wycieczek nie, bo to jest już poważniejsza sprawa. Dobra. To chyba tyle w galerii. Wydałem wszystkie prawie pieniądze, ale jest jeszcze szachownica kafe. Przypuszczalnie od podłogi jest szachownica. Wchodzisz do miejscowej knajpy. Chyba jesteś jej jedynym klientem. I kelnerka się pojawia i mówi: witaj, siadaj, gdziekolwiek. Kelnerka podchodzi do ciebie, daje ci menu i szeroko się uśmiecha. Może szejka na koszt firmy? Pewnie, że tak. Byłoby fajowo. Fajowo? Dawno już nie słyszałem, żeby ktoś tak mówił. Zaraz do ciebie wracam. Dość szybko wraca z twoim napojem. Chcesz do tego coś jeszcze? Składasz zamówienie, a May idzie na zaplecze i za chwilę wraca z twoim jedzeniem. Sama wszystko gotujesz? W godzinach szczytu ktoś mi zwykle pomaga, ale potem, tak, gotuję sama. Ja, May Chang, jeśli źle to przeczytałem, to przepraszam, nazwisko. Kucharka podająca szybkie dania i najlepsza na świecie kelnerka. Szybkie dania? Tak, hamburgery czy jajka. Takie, które można zrobić bardzo szybko. Jedzenie z knajpek. Potrafię też gotować inne rzeczy. Oj, mogłabym cię wiele nauczyć. Do restauracji wchodzi jeszcze kilka osób. Przepraszam, obowiązki wzywają. Wpadaj do mnie, kiedy tylko masz ochotę. May ucieka porozmawiać z nowymi klientami. To jest taka fejka. Widzimy tu Quack and Bunny, czyli tutaj jest jakiś kaczorek i jakiś króliczek. I co? Tutaj możemy się nauczyć gotowania, podstawowe składniki. Jest też sklep, w którym można sobie kupić jedzonka, które poprawiają zadowolenie. Nasze zadowolenie jest po prostu bliskie maksymalnemu pułapowi, więc nie warto. Zresztą i tak nie stać nas nawet na szalotkę. Brakuje nam 5 dolarów. Nie będziemy się tutaj niczego już uczyć, tylko przejdziemy do grafiku i spróbujemy cały czas wyobraźnię rozwijać. Aha, i możemy teraz już planować też umiejętności pracy. Dobrze, zobaczmy, tak, co pod względem rozrywki, komiksy. A to ostatni raz się tego nauczę, bo to już bardzo by wkurzyło rodziców. I teraz praca, praca podnosi zadowolenie. Akurat rodziców nie, daje nam pieniądze. Nasze zadowolenie spada. Umiejętność programowania. To się spodoba rodzicom. Nauczy się tego maksymalnie. Burza mózgów to jest coś, co podnosi nam wyobraźnię. No dobrze, nauczy się tego 3 razy. Ok, i jedziemy. O,
czytanie komiksów nareszcie udało się. A oprogramowanie od razu jest... No, tu jakiś błąd jednak wyskoczył. I mistrzowsko oprogramowanie opanowane. Dużo mózgów, znamy temat. Dobra. Zaraz zaczną się zajęcia przyrody. Słyszysz rozmowę dwóch dziewczyn. Znasz jedną z nich. Tak, z grubsza. To Alicia. Właściwie wiesz o niej głównie to, że nie jest zbyt miła. I właśnie to okazuje... To jest Alicia, ta z półprawej. Co ty na sobie masz? To mokasyny, nie umiesz wiązać butów. A druga dziewczyna... I lubię te buty. To dla mojej mamy. Nie trzeba w nich znosić skarpetek. Aha, już rozumiem, to twoja mama ma okropny gust, nie ty. Dziewczyny nagle cię zauważają. Alicia spogląda na ciebie przez nieco zmrużone oczy. No, interweniuje. Robisz krok do przodu, dziewczyna kieruje na ciebie wzrok. Liczę na pomoc. Alicia krzywi usta. Będę bronił dziewczyny. Alicia, nie powinnaś mówić takich rzeczy. Dziewczyna wykorzystuje ten moment, aby wsunąć się na swoje miejsce. Nie patrzy na was. A może ty nie powinieneś w ogóle nic mówić? Zdaje się, że chce powiedzieć coś jeszcze, ale nauczycielka mówi, że zaczyna się lekcja. Wszyscy siadają na miejsca. W czasie lekcji Alicia zdaje się na ciebie zerkać. Po zakończeniu lekcji Alicia zatrzymuje cię, zanim uda ci się wyśliznać. Masz taką niewyporzoną gębę, może lepiej zadbaj o jej higienę. Wredne babsko. Hał, wali jak psu z pyska, serio, no naprawdę. Chichocze w bardzo złośliwy sposób, a potem odchodzi. Nie wiesz, czy to dobrze, ale Alicia cię zauważyła. Okej, okay, nowe umiejętności dostępne, naprawianie komputerów. Nowe wydarzenie, egzamin. Pod koniec gimnazjum będzie egzamin, który będzie dość trudny, więc nie oczekuj, że zdasz go bez odpowiedniego przygotowania. Mamy 10 tur pozostałych do egzaminu, na razie mam 41 na 100 punktów przygotowania. Tak słabo, zwróć uwagę, że nasz wspaniały strój, wspaniałe uczesanie. Od razu inny człowiek, 10-latek. Naprawianie komputerów, no tylko jedna tura na zdobycie tej wyobraźni upragnionej. W szkole ciągle nic nie znamy, innych miejsc. Przejdziemy do mapy mózgu. O, tęcza jest fajna, ponieważ zwiększa wszystkie atrybuty. Zwiększyła wszystkie atrybuty. Tu na górze złoty biret daje punkty wiedzy. Okej. Okay. Ten daje też, tylko mniej. Podgląd. No co, może by jeszcze by się udało tutaj do tej logiki dojechać. Udało się. A generalnie z wyobraźnią, jak było słabo, tak jest słabo. Więc może punkty wiedzy jako takie będziemy zbierali. Co pewnie już niewiele da. No to wszystkie punkty poszły. Ale słuchajcie, opowiadanie historii udało się. Czyli to wymyślanie kłamstw. Nikt mi w tym nie dorówna. No i świetnie. Spełniłem oczekiwania rodziców. Podniosło się nieco ich zadowolenie. Ogólnie jest słabe. 32 na 100, ale przynajmniej punkty dumy są. Tu już chyba wszystko wyklikałem. Idę do domu. O, rozpoczyna się nowy rok szkolny, a ty i Jake idziecie do tego samego gimnazjum. Jake to jest kolega, którego poznałem wcześniej. Jake poprosi cię o spotkanie na tarasie widokowym Sky Tower, który jest imponującym miejscem przyciągającym turystów. Widok jest spektakularny, w jakiejś okolicy górskiej mieszkamy. To jest ten Jake. Hej, hej, co tam? Ano, wiesz. No, no. Czemu chciałeś się tu spotkać? Musiałem wyjść z domu, a lubię to miejsce. Jake podziwia miasto. Buddy to jest inny kolega. A spytam się, wyjść z domu? Dlaczego chciałeś wyjść z domu? Rodzice sporo się kłócą. Tata potrafi się wkurzyć i zamknąć mnie w pokoju, żeby prawić mi kazanie. Każdy przechodzi przez takie dziadostwo. Jake patruje się w miasto przez kilka chwil. Myślisz czasami o przeszłości? No, pokiwam głową. Czasami próbuję, no ale nie wiem, to mnie trochę przytłacza. Jake kiwa głową. Dlatego podoba mi się ten widok. Obserwuję i myślę, nawet nie wiem o czym, ale przyszłość jest bardzo przytłaczająca. Przynajmniej z widokiem nie mam problemu. Przez jakiś czas obserwujecie jeszcze miasto, a potem Jake kupuje ci coś do jedzenia i się rozchodzicie. Okej. Okay.
Gdy wracasz do domu, rodzice już na ciebie czekają. Jest też komputer na biurku. I pióro koło marzu. Okej, tata mówi, hej, a mama, musimy porozmawiać. Wszystko w porządku? My już jesteśmy po rozmowie, teraz czas na ciebie. Pamiętaj, że na zewnątrz jest cały świat. Są kluby, sporty, zajęcia dodatkowe. Te rzeczy mogą wzbogacić twoje życie. Chodzi o to, że mam więcej wychodzić na zewnątrz? Tak. Po prostu trochę się o ciebie martwimy. Powiem, że się zastanowisz. Zastanowię. Dobra, pomyślę o tym. Słońce w sumie nie jest takie złe. Dzisiejsze dzieci spędzają za mało czasu na świeżym powietrzu. Przełam ten trend, ale nie marnuj czasu na bezwartościową rozrywkę. Dostępne nowe miejsce, Taras Sky Tower. I oczekiwanie 6 razy aktywności na zewnątrz, nie będące rozrywką. No to ciekawe. Zobaczmy. Mnóstwo miejsc już teraz mam do zwiedzenia. Ciągnie mnie do salonu gier. No tutaj są czynności będące rozrywką niewątpliwie, więc na razie je zostawię. Taras Sky Tower, prawda? Taras widokowy Sky Tower. Przed tobą rozciąga się imponująca panorama miasta. Zapiera dech w piersiach. Turyści miejscowi przychodzą tutaj często tylko po to, by popatrzeć. Dziwna kobieta się pojawia. Kolejna dziwna kobieta. Mówią, że każdy widzi to, co chce zobaczyć. Obok ciebie stoi osobliwie ubrana kobieta w jaskrawo-czerwonym kapeluszu. Nie znasz jej. Karta. Wręcza ci kartę, taką zwykłą, do gry. Zapytaj ją, o co jej chodzi. Obraca się, by ją o coś zapytać, ale już jej nie ma. Zakłopotany odwracasz kartę. Na drugiej widnieje czerwony napis. Daz. Magia i tajemnica. Jest jeszcze data i godzina. Ciekawe. Bardzo tajemnicze. Sztuki magiczne w tym miejscu można się nauczyć. I tajemnice miasta. Taki sklepik, w którym no, bardzo drogie rzeczy są. Mapa turystyczna miasta. Ona zwiększa zadowolenie. A tu jest kula śnieżna, która zwiększa zadowolenie rodziców. To byłoby fajne. Tutaj jest zdjęcie ducha miasta, który straszliwie pogarsza mi atrybuty, ale za to 30 do punktów limitu czynności. Coś za coś. Mini posąg założyciela miasta. Podobnie, tylko do limitu mózgu. Byłoby fajnie tą kulę śnieżną zdobyć. A do tego trzeba 100 dolarów mieć. No to na razie nic z tego. Galeria Sosna. Okej, w tej Galerii Sosna możemy nauczyć się pracy, kupowanie, robienie zakupów dla ludzi. Okej, nieźle to się udało. Oraz druga rzecz, to jest akurat rozrywka. Zakupy dla siebie. No, nie nadaje się do robienia zakupów. Natomiast, no dobrze, wrócimy być może tutaj. Popatrzmy, co jeszcze jest ciekawego. Szachownica. Kafe. Tutaj, jak pamiętamy, można sobie poprawiać sobie humor. Do tego ja absolutnie nie potrzebuję poprawiać sobie humoru. Park Ducha Wody. Pojawiło się kolejna praca, wyprowadzanie psów. Nauczymy się jej. O, to się nie udało. Ale coś tam zawsze zyskaliśmy. No dobra. I kreatywne pisanie, opowiadanie historii. Wiecie co, ja wrócę do galerii i spróbuję troszeczkę zarobić na tą kulę śnieżną. Aha, został mi tylko 10 punktów czynności. Oglądanie kreskówek to już raczej nie. Przejrzę szybciutko to miejsce, gdzie jeszcze coś za 10 punktów ruchu mógłbym wykonać. Chyba nigdzie już. No dobra, oglądanie chmur. No. Tylko chyba wyprowadzanie psów zostało zaliczone jako czynność niebędąca zabawą. Przejdę jeszcze do domu i zobaczę, co w sklepiku po prośbie można kupić. Mamy, poprosi rodziców o kupienie, wycieczki, prezenty. Mamy tutaj
nowe miejsce, galeria sztuki albo festyn fantazy. No, to brzmi ciekawie. Poprośmy o ten festyn. Nowe miejsce, festyn fantazy. I jeszcze mogę kupić magiczną kostkę. Logiczną. Poszalejemy. Plus 50 punktów inteligencji taka kostka mi dała. Zobaczmy ten festyn. Tu się pojawiło nowe miejsce na mapie. Jak widzicie, już jest sporo tych miejsc dostępnych. No i to jest ten festyn, na którym nie mogę już wykonać, nauczyć się pracy, sprzedawanie lemoniady. I drugie, rozrywka, kostka logiczna, którą przed chwilą zresztą kupiłem. Co jeszcze? Można tutaj sklep egzotyczny. Tu dopiero jest drogo. Podręcznik snu polifazowego. Plus 1 miejsce w grafiku, nieźle. Żaba dobrobytu, plus 5 do kieszonkowego. O, to brzmi, bo ona sprowadza na dom bogactwo. To jest dobra inwestycja, wydam $40, ale będę miał plus 5 kieszonkowego. Kupuję. Tutaj od razu widać wzrosło plus 10 premia. Oczywiście wydałem pieniądze. Cukierkowe ślimaki. Coś mi to przypomina. Czekoladowe żabki. Plus 10 do punktów limitu mózgu. Sok ze smoczych owoców. Dragon fruit. I to jest do limitu czynności i chińskie przysłowia. To daje niesamowicie punkty wiedzy. No ale to są drogie rzeczy. To są drogie rzeczy. Dobra, wszystkie pieniądze prawie tam wydane. Duma całkowicie wydana. Punkty czynności wydane. Przechodzimy do grafiku. I staramy się wykonywać pracę na zewnątrz. A zaszaleję i wszystko. 6 razy wyprowadzę psa. I żeby już zupełnie nie zgłupieć, może coś, co by mi podniosło. Ułamki. Ułamków się jeszcze przez chwilę pouczę. No, co z tym psem? Nie umiem wyprowadzać psów. No, właśnie, grzeczny piesek. Okej, i to już mamy mistrzostwo. Zobaczcie, $105 zdobyliśmy. Łamki dziesiętne i zwykłe. Dobrze, wracamy do szkoły. Jest lunch na stołówce, a ty czekasz w kolejce po swoje ulubione jedzenie. Niewiele go zostało, ale przed tobą jest tylko jedna osoba, więc raczej to jest Alicia. Wredna. Proszę dać mi wszystko, stać mnie na to. Osobą przed tobą jest Alicia. Wyciąga dość gotówki, aby kupić wszystko, co zostało. A, przepraszam, też masz na to ochotę. Opuszczacie kolejkę, a Alicia wyrzuca kupione jedzenie do kosza. No, straszna. Ups. Nakrzyczę na nią. Co to za zachowanie jest w ogóle? Masz nierówno we łbie poukładane? To był wypadek. Przestań się tak gorączkować. Poza tym uratowałem cię przed jeszcze gorszym oddechem. Może poszij miętówkę. Odchodzi śmiejąc się. Oczywiście w pobliżu nie ma żadnego nauczyciela. Niektórzy wydają się rozbawieni, a inni najwyraźniej nic nie widzieli. Najgorsze jest chyba to, że Alicia ma najwyraźniej jakiejś wysokiej klasy designerski lunch. Wygląda na droższy niż wszystkie lunche razem wzięte. Nie będę psuł, po prostu odpuszczam sobie. Nie będziemy karmić trolicy. Odchodzisz. Nie warto się tym przejmować. Siadasz przy odległym stoliku, próbując zignorować głód. Słyszysz częste śmiechy dochodzące z jej stolika, gdzie siedzi z popularnymi dzieciakami. Nie zdziwi, gdyby się okazało. No właśnie, czyli liderka. Czy liderki, bogate dziewczyny i Alicia, to one wydają się tu rządzić. Przez chwilę patrzycie sobie w oczy z przeciwnych końców stołówki. Wątpi, żeby miała w ogóle zamiar odpuścić. Nowa umiejętność należąca do kreatywnego pisania, szukania informacji. No, przez to wyprowadzanie psów spełniłem oczekiwanie rodziców. Super. I dostępne nowe miejsce, stołówka. To jest, zajrzymy do stołówki. I na tej stołówce można się nauczyć pracy, opieka nad dziećmi. Ok, mam już $120. Opieka nad dziećmi nam średnio wychodzi. No, ale zawsze blokowane. W stołówce, jak to stołówce, można kupić sobie, tak jak w kafe,
jedzonko, które poprawia paluszki marchewkowe i rozmrożona ryba. Albo cukierki energetyczne. To jest jednorazowy zakup, który daje do plus 5 do punktów czynności. Lepiej nie wiedzieć, co jest w środku. Kupuję to. To jest świetna sprawa. Dobra. I co? No. Spróbuję uczyć się wykonywać tą pracę, opiekę nad dziećmi. Żeby podnieść finanse swoje. Dobrze. Przejdę do mapy mózgu. Ok, najpierw odblokuję nową mapkę. Tutaj są fajne rzeczy. Spróbuję tu dotrzeć. Ciach, ciach, świetnie. Serducho, urok. No dobrze, tutaj było dobrze, ale tutaj raczej nie dotrę. Okej. Kliku, kliku. Dobra, wszystko wyklikałem na tej mapie, przechodzę do następnej. Też kolejna mapa będzie i tęcza. Tęcza podnosi wszystko. I jeszcze doładowałem punkty mózgu. Dobra, wszystko. Jeszcze jedna mapa. Może się uda tutaj. Udało się. Świerkanie słychać. No i to... Ok, i to wszystko. Idę do domu. A właściwie to do parku. Spotykasz się z Jackiem w parku. Są z nim Buddy i Mort. Hej, hej, hej. Siema. Wszystko spoko, spoko. Chodzi mu o... Buddy udaje, że pali. Po chwili uświadamia sobie, że Mort chce chyba zapalić marihuanę. Poważna gra. No, mieliśmy zapalić skręta. Chcę spróbować... Oczywiście odmawiam. Nie, dzięki, nie teraz. Dobra. To nic takiego. Nie rób z tego afery. Powiedz, że musisz iść. Ja muszę lecieć. Odchodząc słyszysz, jak Mort mówi. Mówię, że jest spoko. Może nie jestem spoko, ale nie będę takich rzeczy robić w wieku, nie wiem, 11 lat. Słyszysz westchnienie z drugiego końca pokoju. Ta dzisiejsza młodzież... Mówi mama, tylko by oglądali telewizję i grali w gry. Gdzie się podział zwyczaj spędzania czasu na zewnątrz? Zabawy z innymi na łonie natury. Gry i telewizja są fajne. Nie ma nic fajnego wychodzenia na zewnątrz i włóczeniu się bez celu. Telewizja jest ekscytująca, w grach można być kim się zechce. Za moich czasów, mówi mama, nie potrzebowaliśmy tego wszystkiego. Mogliśmy udawać, że jesteśmy kimś innym, na przykład Super Dadem czy Mouse Woman. Przewracasz... oczami. Jesteś od tego uzależniony. Założę się, że nie wytrzymasz bez elektroniki jednego dnia. Pomoże mi to w przyszłości. Myślę, że to może się opłacić w przyszłości. Może kiedyś będę miał własny program, w którym będę grać w gry wideo i robić z tego podcasty. No? Jasne. Ciekawe, czy ktokolwiek chciałby coś takiego oglądać. Też sobie zadaję to pytanie, dlatego jestem wdzięczny za wszelkie wasze komentarze, polubienia, udostępnienia. No. Wtedy wiem, że jest ktoś, chciałby tego oglądać. I dziękuję za to. Tak czy inaczej, myślę, że poświęcasz na to zbyt wiele czasu i musisz się ograniczyć. No i co, mam oczekiwanie takie, że mam nie używać elektroniki przez okres 3 tur. Postaram się zapamiętać. No dobrze, nie używając elektroniki. Co my tu mamy? 10 punktów czynności... Szybko zobaczę, co za te 10 punktów jeszcze sobie przypomnę. A, właśnie, kulę śnieżną mogę kupić. To popsuje mi swoje zadowolenie, ale mocno poprawi zadowolenie rodziców. Będzie ładnie wyglądać w moim pokoju. Kupuję. Tak jest. Tutaj widzicie, wzrosło zadowolenie rodziców. Moje spadło na neutralnych, ale myślę, że się opłacało. Wydałem na to wszystkie pieniądze. Prawie.
Szybko sprawdzam, czy coś za 10 czynności. Chyba tutaj było tak. Oglądanie chmur. O, jakie piękne. Znowu ten królik i kaczka się powtarza. Quack and Bunny. I przechodzimy do grafiku. Dobra. Grafik. Fajnie byłoby rozwinąć inteligencję. O, no to tak. 4 razy nauczę się matematyki. Znaczy ułamków. Ułamków. Dobra. Jakaś rozrywka może, żeby nie zgłupieć. Kostka logiczna. 2 razy. I jedziemy. Ułamki, trudna sprawa. No tak. Ok. Ułamki mamy opanowane w miarę. A teraz to już nawet mistrzostko. Kostka logiczna. No tutaj gorzej. No niestety. I jesteś na boisko. W drodze do szkoły zauważa Jake'a, który idzie w przeciwną stronę. Jake, gdzie idziesz? Na wagary. Nie podkabuj nas, dobra? Powiedz mu, że tego nie zrobisz. Powiedz mu, żeby nie wagarował. No, powiedz mu, że nie podkabluję go. Nie nakapuję. Dobra, fajnie. Przechodzi obok ciebie, a potem się zatrzymuje. Chodź ze mną. Odmawiam. Nie idę na lekcję. Jak chcesz, mamy zbyt ładny dzień, żeby siedzieć w budzie. Jake odchodzi. Boisko sportowe zostało udostępnione. Zajrzyjmy. Na boisku sportowym możemy się nauczyć rozrywki zbierania kart baseballowych. To ciekawe. O, rane. Zawiało i karty wszystkie pofronęły. No, ale zawsze coś tam się udało. Zasad dynamiki się nauczę z przedmiotów ścisłych. Każda akcja wywołuje pewną reakcję. Dobrze. I może się nauczę też podstaw gramatyki. Zaraz, mówienie ma swoje zasady, ale suchar. Dobra. Mamy jeszcze sporo punktów czynności. Tutaj się już nic nie nauczymy. I tutaj też nie. Aha, tutaj możemy wykonywać pracę, opieka nad dziećmi. Wykonajmy je. No, zobaczmy. Trzeba uzupełnić wydane pieniądze. Za chwilę dostaniemy sporą premię, bo mistrzostko. Ok, mamy $75. Menu już, można jedzenie kupować, poprawiać sobie humor. Nie będę wydawał na to pieniędzy. Mapa mózgu. Taki znaczek to jest teleport. Neuron teleportu, aby odblokować kilka losowych neuronów. Jak się pojawi, to będzie jasne, o co chodzi. Dążę do kliknięcia tęczy. Wszystkie zwiększyły mi się parametry. Świetnie. Tutaj jeszcze dostałem premię. No, byłoby dobrze otworzyć nową mapkę. Ok. To jest teleport. Zobaczcie, jak to kliknę. Pojawiły mi się inne miejsca. Dlatego teleport, że jakby nie muszę ciągnąć tych neuronów, tylko mogę jakby przeskoczyć do zupełnie nowego miejsca. Kliknę. Dobrze. Jeszcze to. I... okej. No i na koniec to jeszcze klikniemy i nowa mapka. O, znowu tęcza jest. Doskonale. Tutaj mam za mało punktów, niestety. No cóż. Wciąż za mało, bo to kosztuje 20. I ostatnie kliknięcie. Dobra, to wszystko. Algebry się mogę nauczyć, a wydawało mi się, że matematyka dotyczy liczb, a nie liter. Nauczyłem się algebry. Idę do domu. Ale jeszcze na korytarzu szkolnym rozlega się głos. Alicia, hej Grzegorz, nie myjesz w ogóle twarzy? Czy nawet po umyciu jest taka paskudna? Co za jakieś dziewczyństwo okropne. To zaskakujące, że Alicia zna twoje imię. No, zaskakujące.
Ale właściwie nic, co robi Alicia, nie powinno cię dziwić. Wszyscy na korytarzu odwracają się, aby zobaczyć twoją reakcję. Ja ją zignoruję. Próbujesz ją zignorować, nie karmiłem trolla. Idąc prosto do klasy, ale Alicia wchodzi ci w drogę. No bezczelna. Co to ma być? Mowy zapomniałeś? Odpowiem szorstko, bo się mnie wkurzyła, no. Nie wiem, mózg gdzieś zapodziałaś? Co? To w ogóle nie? A, zatkało, kakao. Ale ktoś uznał to za zabawne. Wysoki osiłek zaczyna się śmiać. Dołącza do niego kilka osób. Nawet jedna z dziewczyn w ekipie liczy zaczyna chichotę. Zniszczyłem trolicę. Alicia jest wściekła. Pożałujesz tego. Uważasz, że za tą groźbą raczej nic się nie kryje. Alicia odchodzi szybko, część jej ekipy podąża za nią. No, teraz to się boję. Nowe miejsce w szkole, korytarz, ale ja jestem w domu. Mamy troszeczkę pieniędzy, 75. Oczekiwania, mam nie używać elektroniki. Mam nadzieję, że gdzieś z rozpędu nie użyłem elektroniki. Koszenie trawników to nie jest elektronika, to jest urządzenie elektryczne. I zostało mi 5 punktów czynności, to już nie ma co. Nic na mieście nie zdziałam. Pójdę sobie do grafiku. I chociaż w sumie to zanim pójdę do grafiku, to przecież może jeszcze coś dałoby radę kupić za ten 95. Nie tutaj. Galerii handlowej. O, właśnie. Rower mogę sobie kupić. Albo boomboxa. Ale to nie interesuje mnie specjalnie. Na festylu fantasy były chyba strasznie drogie rzeczy. No, troszeczkę mi brakuje. W szachownicy było... A właśnie, w szachownicy można kupić też książki kucharskie. I ta pierwsza książka, plan energetycznej diety, plus 5 do limitu punktów czynności. Odpowiednio wykorzysta jedzenie. No pewnie, że kupuję. Natomiast pozostałe książki, książka kucharska o jajkach, spaghetti, stekach i o ciastach, odpowiednio kosztują więcej, ale zwiększają coraz więcej pamięci. Dobrze. Plus tam jedzenie mogę sobie kupić, żeby poprawić humor, ale nie będę tego robić. Humor mam neutralny. Tutaj nic nie kupię. I Starcade. Starcade mogę też mnie nie stać na figurkę statku kosmicznego. No dobrze, grafik w takim razie. Może jak zarobię trochę pieniędzy. No to tak. Praca. Praca, praca, praca. Zróbmy sobie zakupy spożywcze. 5 razy wykonajmy. Może 5 razy to trochę przesada. Czegoś byśmy się pouczyli. Na przykład zasad dynamiki. 2 razy i algebry też 2 razy. OK. Robimy zakupy, no niezbyt. Teraz zasady dynamiki. Tak zwana kołyska Newtona. Działa. Strasznie trudne równanie jest na tablicy. Ale udało się rozwiązać. Świetnie. Nowe umiejętności dostępne. Grawitacja, literatura klasyczna, prawdopodobieństwo. OK. O ile pamiętam, mamy korytarz. I na korytarzu można się nauczyć kolejnej pracy. Sporo tych prac mam już do wyboru. Dostarczanie gazet. Spróbujmy. Ups. No, tak dostarczając gazety w ten sposób, to raczej stracę pieniądze niż zarobię. No właśnie, tak się rzuca gazety. Mistrzuniu. Ups. Czasami jeszcze są błędy. Właśnie tak. O! Dobrze, 130 dolarów, to już jest coś. Na boisku mamy, nic tutaj ciekawego nie ma dla nas. No dobrze, przejdźmy do mapy mózgu. Zaczniemy z tej strony. Okej. Teraz próbujemy zebrać oto. Punkty mózgu wzrosły.
Urok. A jeszcze raz, urok. I co dalej? O, pięknie, złoty, złote pole. Ach, tutaj się zagapiłem, było wejście na nową mapkę. Udało się odblokować na przyszłość. Za chwilę wykorzystamy. Świetnie. Podgląd pól. Jeszcze trochę poklikamy sobie tutaj. A, teleport jest. Właśnie, teleport. Odsłonił nam parę punktów. No, niestety... No, nie mogę tego wziąć. 10 potrzebuję. No, tu już jest wszystko kliknięte. Nowa mapa. Ciach, ciach. Ładnie. Dobra, tu jest wzięte wszystko. Idę do domu. A najpierw do galerii. Spędzasz z rodziną trochę czasu w centrum handlowym. Słyszysz znajomy głos. Alicia, mamo! Mama Alicji, kochanie, musimy ci kupić nową sukienkę na uroczystą kolację ojca. Ale mamo, dopiero co dostałam sukienkę. Uwielbiasz nowe sukienki. Nie martw się, będziesz wyglądać w niej świetnie. Nie potrzebuję więcej sukienek. Chcę... Alicia, nie pozwolę ci ponownie zawstydzić ojca. Myślisz, że to są negocjacje? Nie, przepraszam, mamo. Grzeczna dziewczynka, jesteś moją małą księżniczką. Raczej trolem. Dobrze, muszę iść do łazienki. Alicia zostaje przed drzwiami łazienki. Wygląda na zirytowaną. No, nie będę szedł do łazienki, zostaję z rodziną swoją. Postanawiasz jej nie prowokować i wracasz do robienia zakupów z rodziną. Ale godzinę później... Mamo, mówiłaś, że pójdziemy obejrzeć film. Wcale nie, mówiłam, może pójdziemy, jeśli będzie czas. Ale tak długo szukałaś sukienki, która ci pasuje, no bo ciągle rosnę. I to widać. Alicia opuszcza głowę, jest wyraźnie zawstydzona tą uwagą. Teraz... Musimy poszukać nowego fotela do salonu. Jak chcesz, możesz użyć karty ojca, aby coś sobie kupić. Spotkamy się potem przed wejściem. Dobrze, kochanie? Dobrze, mamo. Po raz kolejny Alicia zostaje sama i wygląda na złą. Tym razem cię zauważa. Odwraca wzrok. Najwyraźniej zdała sobie sprawę, że wszystko słyszałaś. Nie, udaj, że jej nie widzę. Jest wredna była, nie mam powodów z nią rozmawiać. Odwracasz wzrok i odchodzisz z rodziną. Zerkasz przez ramię, Alicja wygląda na zakłopotaną. No i potem zajście przestajecie nękać. Później prawie w ogóle już ze sobą nie rozmawiacie. I tak się, proszę Państwa, działa, załatwia sprawę z trollami. Nie karmimy, trolle znikają z naszego życia. Polecam. Ok, wracając do naszych spraw. Mamy 15 punktów czynności. Oczekiwania rodziców. Nie... używać elektroniki. Dobrze. 130 dolarów. Śnieżna kula. Czy ja jej nie kupiłem? Może taką kulę można kupować wielokrotnie. Głowę mydą, że ją kupiłem. Tylko, że jak ją kupię, to strasznie mi spadnie samopoczucie własne, więc tego raczej bym nie chciał. No po prostu to nie będziemy tego kupować. Zajrzę do salonu, tutaj dawno nie byłem. Elektroniki mam nie używać, ale gry planszowe... No dobrze, nie to nie. Co? A, no właśnie, tutaj mogę kupić sobie gra wideo Starship zamiast Starship. Mamy Starship zamiast statku kosmicznego kosmiczna owca. Kupuję. Pomóż Androidowi złapać jego sen. No tak, czy androidy śnią o elektrycznych owcach? Kupiłem sobie grę, wydając praktycznie wszystkie pieniądze. No, co nie znaczy, że będę w nią grał, bo przecież nie wolno mi grać, używać elektroniki, więc raczej nie. Za 30 pozostałe dolarów to ja chyba już nic specjalnie nie kupię, ale dla pewności... No, nie, tutaj jest bardzo drogo na festynie fantazy.
W ogóle to 7 zostało tur do egzaminu. Nauczę się grawitacji. Pomaga zachowywać się przyziemnie. Dobrze. W kawiarni też jest za drogo. A gdzie zakupię makaron z serem. Smaczna klasyka. Ok, poprawi mi się tutaj samopoczucie, ale w kieszeni już zupełnie pusto. No tak bywa. A nauczę się podstawowych składników. Wymieszaj jajka z mąką, a otrzymasz bałagan. Ok, tutaj mam czynność, którą mogę uczyć się, czyli podstawowych składników, ale nie wąchamy pieprzu. Dobra, wydałem wszystkie pieniądze, wydałem wszystkie punkty czynności. Może jeszcze punkty dumy, mam 150, więc mógłbym coś tutaj wydębić od rodziców. Na pewno nie specjalną. Rower, boombox, bilet do galerii. Ja wiem, chyba nie. Ciekawe, czy ta gra komputerowa gdzieś tutaj leży, którą kupiłem, że jest zainstalowana, ale ja się nie dotykam elektroniki. Przechodzę zatem do grafiku. No właśnie, grawitacja, zasady dynamiki się nauczę 3 razy. No i co trzeba by było? Podstawowe składniki raz i algebry. No, może jednak jakąś rozrywkę, bo zgłupieje. I kostkę logiczną. Ok. Super. Podstawowe składniki, no udało się, mistrzostwo. Kostka logiczna ciągle mi sprawia problemy. To trudna rzecz jest. W drodze na zajęcia wpadasz na grupkę popularnych dzieciaków. To w większości bogate dziewczyny, które ciągle chichoczą i psują życie innym. Znowu jedna z nich odwraca się do ciebie. Widzisz na jej twarzy, że dostrzegła cel. No nie, no kolejny trolica. Przygotowujesz się na kolejną rundę dręczenia, gdy nagle... Alicia, a Grzegorz, dobrze wyglądasz. Wróciła. Inne dziewczyny zauważają reakcję Aliści, wydają się zaskoczone, ale nie wtrącają się. Kiwasz jej niepewnie głową. Nie sądzisz, że kiedykolwiek będziecie przyjaciółmi, ale przynajmniej uwolniłeś się od jej gniewu. No tak. Przedmioty ścisłe, akurat okresowy i gotowanie, posługiwanie się nożem. Udało się spełnić oczekiwanie, nie używałem elektroniki. Świetnie. No dobrze. Możemy się nauczyć układu okresowego. Co tu jeszcze było? Tu jest praca. Dostarczanie gazet. Dostarczmy wreszcie te gazety wszystkie jeszcze raz i będzie mistrzostwo. Tak jest. Dzięki temu naprawianie komputerów. Znajdźmy serce tej maszyny. Opanowałem naprawianie komputerów. Fantastycznie. I przejdę do mapy mózgu. Okej. No dobrze, co tu mamy? Co tu mamy? Tutaj mamy tęczę, a tutaj mamy powiększenie limitu czynności. Spróbujemy to wziąć. I te premie tutaj. Podgląd mapki. Świetnie. Serducho. Urok. Złota premia. Jeszcze jedna złota premia. No ładnie, ładnie poszło. Może nawet jak pójdę w prawo, to dotrę do tęczy. Dotarłem. A nawet do mapki. Nowej mapki. Wejście do nowej mapki. Jeszcze nawet premię do wyobraźni. No świetnie, wymieciona ta plansza. Teleport. A, za mało punktów. Jeszcze tylko jeden mi został. Dobra. No i premia jest. I jeszcze premia. To jeszcze trochę poklikamy. Teleport. Otworzy nam kilka miejsc. No, dajmy na to tutaj. Ostatnie kliknięcie. Przechodzimy do nowej mapy. Znowu tęcza na horyzoncie. A, mnóstwo bonusów było dookoła. Świetnie. Jeszcze jeden bonus.
Bonusy za bonusami zbieram. Rewelacja. Jeszcze jeden bonus złoty. I kolejny. No, czyż nie idzie rewelacyjnie? Serducho. To może nawet sprawność się weźmie. A jak? I ostatnie kliknięcie. Dobra, wszystko pozabierane. No tutaj naprawdę świetnie zrobiłem. Prawdopodobieństwo. Jakie są szanse na oblanie tego tematu? Bierzemy. Mhm. Dobrze, wystarczy. Tak, idziemy do domu. A właściwie to do parku. Idziesz do parku spotkać się z chłopakami. Jackiem, Buddym, Mortem i kilkoma innymi. Dobra, mamy kasę. Pytanie tylko, kto się tym zajmie. Ja kupuję alkohol. No nieźle. Na pewno? Tak, na pewno. Mort spogląda na ciebie, gdy podchodzisz. Patrz, kapuś. On nie jest kapusiem. Co tam? Zastanawiam się, jak zdobyć alko na wielką imprezę w parku, którą zrobimy na koniec roku. I lepiej o tym nikomu nie mów. On nie jest kapusiem. Powiedz, że musisz iść i iść nadskarżyć. Nie, powiem, że nie jestem kapusiem. Nie jestem kapusiem. Mówiłem. Zobaczymy. Zobaczmy. Masz kasę. Mort daje Jake'owi $20. Kup tyle taniego piwa i ile tylko możesz. O tak. A jak? Ja się oprę o drzewo. Opieram się o drzewo i krzyżujesz ramiona. Emanujesz aurą odlotowości. Dalsza część spotkania to głównie rzucanie pomysłów dotyczących kupna alkoholu przez niepełnoletnich. No ciekawie. A gdy wracasz do domu, przestań się garbić, mówi mama. Przestań się garbić. Przestajesz się garbić. Nawet jeśli nie dbasz o swoje plecy, dobra postawa pozwala zrobić dobre wrażenie. To prawda. Wiesz, ludzie zwracają uwagę na to, jak wyglądasz i jakie sprawiasz wrażenie. Już przestałem, więc możesz się oczepić. Nieładnie. Wybacz, tak to już jest być rodzicem. I oczekiwanie z rodziców muszę podnieść urok. Czyli te różowe gwiazdkę. No dobrze. Zobaczymy, co w naszym ulubionym salonie. Możemy informatyki uczyć się naprawiania komputerów. No, średnio to idzie. Ale praktyka czyni mistrza. Oj, za się zagapiłem i spadło mi zdrowie psychiczne. Wygląda na to, że masz problemy z utrzymaniem zdrowia psychicznego na odpowiednim poziomie. Pamiętaj, że możesz go podnieść nie tylko przez rozrywkę, ale również na inne sposoby, takie jedzenie w knajpie, restauracji, na stołówce, bądź poproszenie rodziców, by zabrali cię na wycieczkę. No na pewno poprawi mi humor jakaś rozrywka, na przykład czytanie komiksów. Dobrze, na szczęście wróciliśmy do stanu neutralności. Trzeba będzie uważać na to, nie szaleć. Co możemy zrobić? Nauczymy się układu okresowego. I może faktycznie zadbam o swoją stan psychiczny. Kupno roweru nie podniesie mi bezpośrednio stanu psychicznego. To jest za drogo. Na festynie jest za drogo. No właśnie, tutaj chyba... A jeszcze... Dobrze, tutaj mogę kupić sobie hamburger wołowy, który mi jest znacząco drogi, ale poniesie mi zadowolenie. Znaczy poczucie swoje zdrowie psychiczne. Niezdrowe, ale strasznie smaczne. Od wielkiego dzwonu hamburger można kupić. Podniosło się moje zadowolenie, spadły moje pieniądze. Idę do grafiku. I co? To teraz może tak troszeczkę pilnując się, trzy razy wezmę, wykonam zakupy. Ale rozrywka jest też ważna. No i moją ulubioną może... kostkę logiczną. Dwa razy. Trzy razy. Ok. Zakupy. Odbudowujemy straty finansowe. O, premia za mistrzostwo. Teraz zabawa w kostkę. Nareszcie się udało ułożyć kostkę. Tak jest. Teraz układam jak złoto. Świetnie. Nowe umiejętności. Informatyka, internet. Statystyka z matematyki i z przedmiotów ścisłych reakcji chemiczne. No, internet wymaga praktycznie 1000 punktów inteligencji.
przepraszam, punktów wiedzy i inteligencji wymaga 3000. No to, to akurat by się udało spełnić, to pierwszy wymóg. No, ale nie tak prosto będzie. Korytarz, nowa czynność jest dostępna. Korepetycje. Dobrze, zacznijmy dawać korepetycje. Niezbyt. Ja kiedyś dawałem korepetycje z różnych przedmiotów. Szło mi trochę lepiej. Przynajmniej dzieci nie wywalały na mnie języka. Okej. Dobrze, wykorzystałem wszystkie punkty czynności, ale odnowiłem zapas gotówki. To już jest nieźle. Przechodzę do mapy mózgu. I teraz tak, znak zapytania. Dotknij neuronu niespodzianki, aby otrzymać losową nagrodę. Nigdy nie wiadomo, co to będzie. Tu jest ten znak zapytania, aczkolwiek nie wiem, czy w ogóle do niego dotrę. No, może będę się w tamtą stronę przesuwać. Dotrę, kliknę, zobaczymy, co będzie. Koło takie mam fortuny. Można wygrać różne rzeczy i wygrałem... Co? Wygrałem chyba punkty inteligencji. No dobrze. Fajnie. Inteligencja, premia. Żółta premia. Tu jest teleport, który otwiera nam losowo na mapce różne neurony. Musimy tak sobie radośnie klikać. Premia. O, będzie kolejna mapka. Fajnie. Jeszcze jedna premia. Żółta premia. Dobra, przechodzimy do nowej mapki. O, premia do punktów mózgu. Tęczy i tak nie zdążę zebrać. Dobra, to wszystko. Statystyka weźmiemy. Teraz mam wszystkie potrzebne dane. Weźmiemy statystykę. Rozumiem. Aha, urok miałem podnosić. Zapomniałem. Zupełnie zapomniałem o uroku. I idziemy do parku. Jake prosi cię o spotkanie w parku. Zauważ, że jest sam. Nie ma z nim chłopaków. Dzięki, że jesteś. Trochę jestem zdenerwowany. Co się stało? Dzisiaj kupiłem alkohol. Potrzebuję wsparcia moralnego. A co z Badem albo Mortem? Oni są spoko, ale to... No, chłopaki, wiesz... Spróbuję wybić mu to z głowy. Na pewno chcesz to zrobić? Co? To znaczy... Tak. Możesz mieć poważne kłopoty. Prosiłem o wsparcie, nie okazanie. Powiem tamtemu bezdomnemu, żeby kupił mi alkohol. Świetny pomysł. Ale jeśli spróbuję mieć gnąć, to będziesz po biżu. To zły pomysł. Po prostu zachowaj spokój. Kręcisz głową. Ubezpieczaj, odejdź. Nie, odejdę. Nie będę się bawił. Jeszcze mieć ginie ktoś. Odchodzisz. Hej. Hej, nie zatrzymujesz się. Dobra, nie potrzebuję żadnej pomocy. Potem przestajesz się zadawać z chłopakami, którzy nie zapraszają cię na imprezę. Nie będę palił i nie będę pił. W wieku 12 lat. Okej. Czyli tak, punkty czynności mamy już wykorzystane. Mamy za to pieniądze na różne przyjemności. Idziemy do naszego ulubionego salonu i wywalamy pieniądze. Przepraszam, inwestujemy pieniądze w figurkę statku kosmicznego. Oczywiście. Dobrze. Ciekawe, czy gdzieś w pokoju się pojawi ta figurka statku kosmicznego. Nie widzę. Może gdzieś tu jest, nie wiem. Jeszcze nie rozpakowana pewnie. Aha, racja, tutaj jest... Na festynie za drogo trzeba mieć 110 co najmniej pieniędzy. W parku nic nie kupimy, tam nie ma sklepu w parku. I tutaj jest jedzenie poprawiające nastrój. No, trochę drogo to kosztuje. Ile to poprawia? 15. Nie będę poprawiać nastroju w ten sposób. Po prostu przechodzę do grafiku. I teraz tak. Zobaczmy. Naprawianie komputerów raz się nauczę.
potem rozrywkę jakąś, kostkę logiczną, dwa razy, potem jakąś pracę, korepetycję, dwa razy, a nawet trzy razy, ok. Naprawienie komputerów, nareszcie mi się udało naprawić komputer, kostka układa się sama praktycznie, korepetycje, no piąteczka nareszcie utrzymy. Z małymi wtopami, ale ogólnie jest ok. Dobrze. Nowa umiejętność dostępna, liczby niewymierne. Dobra. Przejdziemy sobie kontrolnie tutaj się... Aha, zbieranie kart baseballowych. Dobra. Tutaj jest już dostarczanie gazet, korepetycje. Okej, wykonajmy korepetycje. Bo korepetycje dają pieniądze. O, mam już prawie 200 dolarów. Mamy ponad 200 dolarów. Kontroluję cały czas nasze zdrowie psychiczne. Nie byłoby dobrze spaść znowu poniżej pewnej granicy. Wszystkie punkty czynności poszły. Przechodzimy do mapy mózgu. Może będę pamiętał o tym, że urok mam podnosić. A może nie. Mam mianowicie pewien pomysł na to. Ok. Przejdziemy tutaj do tej premii. Teraz może się uda w tą stronę. Tak jest. Jest szansa na tęczkę, tak jest. Tęczka, będzie też nowa mapka. Koło zostawiam sobie na koniec, bo czasami ono wywala mnie do nowej mapki. Wtedy jakby tracę te rzeczy, które mógłbym jeszcze tutaj naklikać. Tylko muszę pamiętać, że 15 sobie zostawić punktów. Dobra. Klikam koło. Ok, punkty sprawności weszły. I nowa mapa. Kolejny raz będzie. Tutaj się teleport pojawił, ale nic ciekawego nie dał. Nowa mapa. Internet. Internet służy do, no wiadomo, do czego, do wszystkiego. Wracam do salonu. Już cię to nie dziwi, że Neil gra na tym samym automacie co zwykle. No co tam, Neil? A, wiesz, znalazłem w internecie grupę dyskusyjną, która dała mi kilka wskazówek co do tej gry. Surfujesz? Można tak powiedzieć. Internet zmieni wszystko. Niedawno korespondowałem z kimś w MIT. Jest to niewiarygodne. Teraz jesteśmy praktycznie jak czarodzieje. Oczywiście ciągle się wydaje, że nasze mózgi nie nadążają za zmieniającym się światem. Ja zawsze próbuję dotrzymać kroku moim uczniom. Czuję, że zostaję w tyle. A to nie dlatego wracasz do gier? Tak, uczniowie ostatnio bardzo polubili gry na automatach. Próbuję być na bieżąco ze wszystkim, co przyciąga dzieciaki do informatyki. Chcę je zrozumieć. Pochwalam. Większość dorosłych nawet nie próbuje być na czasie, fajnie. No, ale sporo przy tym pracy. To pasja moich uczniów sprawia, że wciąż czuję się młody, a przynajmniej młodszy. Niedługo wszystko przeniesie się do wirtualnej rzeczywistości i nie będę wiedział, co się dzieje. Coś mi mówi, że sobie poradzisz. Pożyjemy, zobaczymy. Nauczyciel poklepuje automat, na którym gra, ale odchodzi zamiast zacząć kolejną rundę. Poznałem nową umiejętność informatyka. Premię sobie w związku z tym kliknę i troszkę tam, no z tym urokiem to słabo. Gdy wracasz do domu, rodzice już na ciebie czekają, mają ponure miny. Zobaczcie, Windows stare. Hej, musimy porozmawiać, mój tata. Tak, musimy. Czujemy, że tracimy z tobą kontakt. Brakuje nam cię, więc chyba powinniśmy ustalić konkretne wieczory dla rodziny. Będziemy jeść porządne kolacje przy stole, a ty opowiesz nam o swoich zainteresowaniach. Brzmi świetnie, co? Spędzę czas z rodzicami. No to rzeczywiście brzmi dobrze. A, dobrze, już mi się zdawało, że na nas nakrzyczysz. No nie, no gdzieś tam. Jestem dobrym dzieckiem. To może opowiesz nam o czymś, co cię interesuje. Spędzasz trochę czasu z rodzicami?
i pewnie opowiadam im o grach komputerowych. Nowe oczekiwanie, 10 razy podstawowe składniki musimy się kuchenne wykonać, żeby spełnić ich oczekiwania. Na razie mamy oczekiwanie takie, że mam podnieść urok i teraz pomysł mój taki jest, że poproszę o wycieczkę taką, która podnosi urok, czyli na przykład Every Beach. Jeszcze zobaczę, czy może jakaś inna wycieczka jest, która podnosi urok. Podróż po Europie podnosi znacznie bardziej i przy okazji też podnosi empatię i moje zadowolenie. No to tyle historii, tyle różnych kultur, skoro mogę sobie pozwolić, czy właściwie rodziców mogę wyprosić o to, proszę o podróż po Europie. Tak, pozostały czas zostanie wykorzystany i nie będę już żadnych punktów czynności móc wykonać. I tak wykonałem wszystkie, więc tak. Jedziemy do Europy. Proszę bardzo, jest tutaj świetny przejazd po Europie. Zdaje się, że nawet w Krakowie byliśmy, ale było fajnie. I nowe umiejętności dostępne. Grafika komputerowa. Spełniłem oczekiwania rodziców. 200 jakby wróciło tych punktów dumy. Zadowolenie rodziców też wzrosło. Jest po prostu super. Ok. I w tym momencie przerwiemy ten odcinek. Mam szczerą nadzieję, że tym razem wszystko się zapisało i zobaczycie to jak należy. I dalsze przygody Grzegorza lat 12 będziemy kontynuować w następnym odcinku. Trzymajcie się.